Nagrodę specjalną od portalu ostrów.mas24.pl wręczy dyrektor naczelny, redaktor naczelny Cezary Gołaś oraz redaktor sportowy Mateusz Połynka. Zapraszam. Street lifting to odmiana treningu street workout, ale ćwiczenia wykonuje się z dodatkowym obciążeniem. Bohater tego wyróżnienia jest jednym z najlepszych zawodników na świecie w tej dyscyplinie sportu. Na co dzień prowadzi zajęcia skalinestyki w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w Ostrowie Mazowieckiej. Jego praca jest także jego pasją, o czym świadczą niesamowite sukcesy sportowe osiągnięte w 2022 roku. Startem docelowym były dla niego Mistrzostwa Świata w street liftingu w Holandii. Zanim poleciał do Holandii, najpierw zahaczył o krajowe podwórko. 18 czerwca w Mistrzostwach Polski wywalczył srebrny medal w kategorii wagowej 75-85 kg. Był to dopiero przedsmak tego, co wydarzyło się tydzień później. Podczas Mistrzostw Świata w streetliftingu dwukrotnie odśpiewał Mazurka Dąbrowskiego. Zajął pierwsze miejsce w kategorii multilift dips i pierwsze miejsce w kategorii multilift pull-ups i dips. Ten fenomenalny występ zapewnił mu ponowną możliwość reprezentowania naszego kraju w imprezach mistrzowskich. Ostrołęczanin wziął także udział w Mistrzostwach Europy Street Lifting, które odbyły się 17 września w Sewilli na targach Arnold Sport Festival oraz w Mistrzostwach Świata Street Lifting w Berlinie, zaplanowanych na 11 października. Ze słonecznej Andaluzji przywiózł do Ostrowi Mazowieckiej złoty oraz srebrny medal. Troszkę gorzej poszło mu w stolicy Niemiec. Zawody zakończył ostatecznie na 7 miejscu. Mowa o Sebastianie Stepnowskim. Dobry wieczór Państwu. Na start to tak. Kalistenika. Kalistenika. I street workout. Street workout. Street workout. Wszyscy powtarzamy. Street workout. Street workout. Tak. Street workout. Bardzo ładnie. Może być kalistenika, wystarczy. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za wyróżnienie. Ostrowianin. I Ostrowianin, tak, to najważniejsze. To kalistenikę możemy mylić. Tak, no, także tak. Chciałbym bardzo Państwu podziękować za wyróżnienie. No i teraz po kolei powymieniajmy tych, którzy się na pewno przyczynili do tego mojego osiągnięcia. Na wstępie na pewno miasto Ostrów Mazowiecka z panem burmistrzem Jerzym Bauerem na czele. I kolejno tak wszystkie podmioty pod nimi, tak? Czyli MOSIR z panem dyrektorem Michałem Kuleszą oraz ZGK w Ostrowi Mazowieckiej z panem Bartłomiejem Pieńkowskim, którzy wspierają mnie w tej mojej podróży jako sportowca, tak? Też dziękuję bardzo mojej narzeczonej, która mnie tam wspiera. Ona tam najwięcej mi pomaga tak naprawdę, no. Niby nic, ale jednak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sebastian, street lifting dla wielu jest to nieznana dyscyplina sportu. Jak mógłbyś troszeczkę przybliżyć, na czym polega właśnie sport, którym się pasjonujesz i który uprawiasz? Tak, street lifting jest to pochodna kalisteniki, tak naprawdę odłam kalisteniki, gdzie kalistenika polega na ćwiczeniach z własną masą ciała, głównie na drążku, tak? Mam tam podciągnięcia, pompki na poręczach i różnego typu ewolucje. Street lifting jest, powiedzmy, że odłamem kalisteniki wzbogaconym o dodatkowe obciążenie w postaci ciężarów, tak, różnych i dodatkowych trudności po prostu w postaci obciążeń. Tak, street lifting głównie polega na tym, że mamy trzy lub cztery ćwiczenia w zależności od federacji.
i mamy podciąganie na drążku, na jedno powtórzenie z maksymalnym obciążeniem, pompki na poręczach w takiej samej zasadzie i zwykły przysiad ze sztangą. Sebastian, właśnie otrzymałeś właśnie nagrodę od portalu Ostrów Mas24.pl. Jest to też wspaniałe ukoronowanie twoich niesamowitych osiągnięć sportowych. Śmiało możemy cię nazwać ambasadorem tej dyscypliny. Myślę, że nie tylko tutaj w regionie, ale i w całym kraju. Jak się czujesz po prostu dzierżąc takie dumne miano właśnie ambasadora streetliftingu w Polsce? Jest na pewno niemałe wyróżnienie, w tym bardziej, że jest to na ten moment jeszcze dość niepopularny sport. Ambasadorem powiedzmy, że jest okej, ta nazwa jest dla mnie okej. Na pewno mamy w Polsce silniejszych ode mnie, ale też nie czuję się słaby. Z tym, że silniejszych od ciebie, to tutaj bije od ciebie niesamowita skromność, bo za chwileczkę powiem o twoich wspaniałych osiągnięciach. Wspomniałeś o kalistenice. To jest to, czym również zajmujesz się na co dzień, bo na co dzień jesteś właśnie instruktorem tego sportu. Można powiedzieć, że to, co robisz na co dzień, to przyjemne z pożytecznym, bo łączysz pasję z pracą. Powiedz, jakie to znakomite jest uczucie móc po prostu realizować się w swoim sporcie, a przy okazji właśnie jest to twoją pracą. Tak, moi podopieczni niestety cierpią z tego powodu, że dzisiaj tu jestem, bo musiałem odwołać im trening, ale... Myślę, że ci wybaczą. Tak, ale staram się. Jutro na pewno nadrobimy. To jest... Pytałem ciebie, jakie to uczucie być ambasadorem tego sportu w Polsce. Zapytam cię o jeszcze wspanialsze uczucie. Sebastian, jak to jest pojechać na Mistrzostwa Świata i na sam koniec stajesz i dla ciebie odgrywają Mazurka Dąbrowskiego? Jeszcze tylko przypomnę, że nie tylko Mistrzostwo Świata, ale i Mistrzostwo Europy. Jakie to uczucie, gdy stoisz na piedestale i masz świadomość tego, że jesteś najlepszy na świecie? Szczerze, te Mistrzostwa Świata były tak troszkę chaotyczne i niezaplanowane, bo odbywały się tydzień po mojej głównej imprezie, czyli Mistrzostwach Polski. I było to dla mnie ogromne zaskoczenie, tym bardziej, że te Mistrzostwa Świata odbywały się w Holandii i w Kazachstanie w jednym czasie, bo przez konflikt na Ukrainie tak jakby podzielone zostały, tak? W dwóch różnych częściach odbywały się jednocześnie. I było to dla mnie też zaskakujące, bo stałem tak naprawdę sam na podium, a moi przeciwnicy, osoby, z którymi konkurowałem, były w Kazachstanie, tak? To było trochę dziwne, ale jednak czułem dumę. Ciekawy przypadek u ciebie, tak. Sebastian, mówiłeś, że główną imprezą były Mistrzostwa Polski, a pojechałeś na Mistrzostwa Świata, wygrałeś je, pojechałeś na Mistrzostwa Europy, również je wygrałeś. Wydaje się, że możesz już powiedzieć o sobie, że jesteś sportowcem spełnionym, ale jakie cele jeszcze stawiasz sobie na ten 2023 rok? Tak, jeszcze tylko cofnę się do tej Polski, Mistrzostw Polski. Moim zdaniem ciężej jest wygrywać w Polsce niż za granicą, bo mamy tutaj naprawdę mocnych zawodników, z którymi jest ciężka rywalizacja, tak? A to ciekawy przypadek. To tylko powiedz jeszcze o właśnie twoich celach sportowych na 2023 rok. Jeden już miałem teraz, był tydzień temu miałem Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym, to już trochę inny odłam, a teraz kolejne to są Mistrzostwa Polski w streetliftingu w czerwcu oraz Mistrzostwa Świata w październiku. Sebastian, jeszcze raz wielkie gratulacje. Teraz jest twoje właśnie 5 minut. Możesz pozdrawiać i dziękować do woli. Chciałbym podziękować moim sponsorom, dzięki którym ta moja podróż i podróż jako sportowca jest coraz lepsza i mam dobre warunki, żeby się spełniać, tak? Sebastian, jeszcze raz wielkie gratulacje, niesamowite osiągnięcia, dzisiaj też nagrodzone. Serdecznie ci gratulujemy. Dziękuję bardzo.